Gdybyś powiedział mi ze szczegółami, jak wygląda teraz Twoja codzienność, to ja z dość dużym prawdopodobieństwem powiedziałbym Ci, jak będzie wyglądała Twoja przyszłość, jeśli nic się nie zmieni. Jeśli spotkasz na swojej drodze jakiegoś multimilionera, który sam doszedł do swoich pieniędzy, gdybyś zapytał go, jak to zrobił, to jestem pewien, że nie odpowiedziałby Ci coś w stylu: no wiesz, pewnego razu po prostu pomyślałem, że fajnie byłoby zarobić kilka milionów, więc wpadłem na pomysł biznesowy i zrealizowałem go. Tak samo jak gdybyś spotkał jakiegoś dobrze zbudowanego mężczyznę, który ma idealną sylwetkę, to jestem pewien, że to nie jest efekt jakiejś jednorazowej diety czy miesiąca ćwiczeń. W obu tych przypadkach ich sukces jest efektem ich stylu życia, ciągłego dążenia do tego sukcesu. A czy ty sam zastanawiałeś się, czy to, jak teraz mijają ci dni i tygodnie, przybliża cię do tego, jakim chcesz być człowiekiem, co chcesz osiągnąć, przybliża cię do twoich celów? Czy uczysz się codziennie czegoś nowego, rozwijasz się, dbasz o swoje zdrowie, o swoje relacje? Czy może niekoniecznie? Wiem, że wprowadzanie takich większych zmian do twojego stylu życia nie jest łatwe, ale jest jedno bardzo potężne narzędzie, które może ci to ułatwić. Tym narzędziem są nawyki. Możesz zaprojektować i zautomatyzować praktycznie wszystko, co robisz, w taki sposób, żeby nie wymagało to od ciebie ciągłego zmuszania się i wytężania siły woli. Na początek proponuję ci zaplanować idealny poranek składający się z kilku prostych nawyków. I w tym celu zapraszam cię na zupełnie bezpłatne szkolenie online, w którym opowiem ci o siedmiu genialnych nawykach, które warto wdrażać każdego rana, każdego dnia, po to, żeby być zdrowszym, budzić się pełnym energii i przede wszystkim od samego rana być efektywnym i produktywnym, tak żeby każdy dzień przybliżał Cię do Twoich celów, bez względu na to, co będzie działo się w dalszej części tego dnia. Jeśli jesteś zainteresowany, to zachęcam Cię, żebyś wszedł na stronę poranek.jakzdobywać.pl. To szkolenie odbędzie się już w tą niedzielę, 7 stycznia o 19. poranek.jakzdobywać.pl. Zapisz się już teraz i widzimy się już niedługo. Robert Marchel.